Kazimierz Frączek, najprościej mówiąc ojciec rodziny, ale będziemy pewnie rozmawiać o mojej twórczości. Każda twórczość artystyczna jest pewnym nihilizmem i to jest zawsze problem artysty, że chce, aby jego twórczość była wyjątkowa, że chce, aby jego twórczość pokazywała rzeczy nowe, które otwierają nowe byty. Ja skończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Dane mi było terminować u profesora Stanisława Rodzińskiego, Zbyluta Grzywacza, Grześka Bednarskiego. Co więcej można powiedzieć? To rzeczywiście to oni wpłynęli na pewien mój wizerunek sztuki. Także potem, kiedy wchodziłem w te kuluary artystyczne, byli mi pomocą, bo ja też w 2006 roku zrobiłem doktorat na Akademii w Krakowie, potem też dwa lata temu habilitację na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i te informacje są potrzebne, bo ja rzeczywiście mam pewien dylemat, czy ja jestem pedagogiem, czy jestem twórcą. Możliwe, że te dwa nurty uzupełniają się, że one się przenikają. Ale rzeczywiście też ta droga twórcza, ale też droga pedagogiczna uwarunkowała moje spojrzenie też na sztukę. Bo uważam dzisiaj, że trudno oddzielić piękno od sztuki, ale też to oddzielenie spowodowało wiele problemów, które widzimy dzisiaj. Bo ja nie wiem, czy w tym wszystkim nie najważniejszą rzeczą jest to, że mam rodzinę, że jestem mężem, ojcem, bo to rodzina też przez wiele lat była impulsem do mojej działalności artystycznej. Mam 7 dzieci, 2 w niebie i ta rozpiętość jest też bardzo duża, bo najstarsza córka ma 23 lata, najmłodsza córka ma 1,5 roku, ale to w tej przestrzeni rodziny jakby kształtowała się moja koncepcja też twórcza. Tutaj może jest pewna rzecz, bo widzimy jakąś skrzynkę, jakąś formę zamkniętą, która ma pewne krawędzie, ale skrywa pewną tajemnicę. I to jest ciekawe, bo sama forma skrzyni jest dzisiaj bardzo ciekawą formułą designu. Ale też to, co jest istotą skrzyni, że ona ma swoją funkcję, że coś przechowuje. I pewnego razu, tutaj niedawno był mój kolega, bardzo dobry scenograf, Marek Zawierucha, i pyta się mnie, gdzie jest twoja pracownia? I to było dosyć konkretne pytanie, ale ja powiedziałem, Marku, moją pracownią jest tu, gdzie stoisz. Nieważne, czy to jest kuchnia, czy to jest pokój, czy to jest sypialnia. Te miejsca są wyjątkowe i one jakby kształtują tą moją myśl twórczą. I to wszystko, co jest w tej twórczości, można zamknąć w takiej małej skrzynce. Bo rzeczywiście jest tak, że to dzisiaj, co tutaj jest wewnątrz, to jest opowieść o mnie, to jest opowieść o tym, kim jestem ja, Kazimierz Frączek. Co dla umarłych to samo staranie. No więc ta skrzynia, która jest pewną tajemnicą, może przechowywać pewne rzeczy, nasze najgłębsze
też tajemnice, z którymi nie chcemy się podzielić, ale ja chciałbym się podzielić z Państwem tym, co jest wewnątrz, bo też ważne jest to, żebyśmy otwierali się. Nie ma możliwości bycia, gdy nie otwieramy się, gdy nie mamy też po prostu osoby, z którą moglibyśmy się podzielić. Bo dzisiaj widzę tą taką doświadczenie, że my się stajemy poprzez spotkanie. Spotkanie jest tym, co nas kształtuje, co nam pozwala wchodzić na kolejne stopnie naszego też poznania. Może tak, otwieram tą skrzynię. Uchwyt zasuwa. Skrzynia jest drewniana, bo to jest ważne, żeby skrzynia była drewniana. I co jest w środku? W środku mam kolejne małe drewniane moduły. One skrywają też pewną tajemnicę, bo to, co tutaj się znajduje, to jest 14 wydarzeń, w których opisałem pewne spotkania. Na przykład mamy takie spotkanie. Przytulić się do oblicza Jezusa. To znaczy widzę tak, że to wydarzenie, też ta formuła, którą powiedział Pascal, że znajomość Boga bez znajomości człowieka rodzi pychę. Znajomość człowieka bez znajomości Boga prowadzi do rozpaczy. I my jesteśmy gdzieś po środku, ale też po środku jest Jezus Chrystus. I dla mnie to jest wydarzenie, w którym ja, który mam swoje doświadczenie ciała też, mogę spotkać się z tym, który jest w stanie wyciągać mnie z tych wszystkich problemów. To jest Jezus Chrystus. Dlatego można powiedzieć, że to jest szósta stacja drogi krzyżowej. Spotkanie Weroniki z Jezusem. Ale właśnie to jest spotkanie moje z Jezusem. Przytulić się do oblicza Jezusa. Ale najbardziej lubię ciekawość, co z oczu tryska, gdy wracam jak zwykle od pola, od lasu, od rzeki, łożyska. Jedna ze stacji to jest stacja siódma. Upadek. Czym jest dla mnie upadek? Że zobaczyć siebie też. Zobaczyć siebie w całej prawdzie. I żeby zobaczyć siebie, trzeba upaść na kolana. Ale tam jest pewne źródło, które z którego możemy naczerpnąć wody żywej. I znowuż mamy Jezusa. Charakterystyczne w tych moich modułach jest to, że te elementy ciała przybite są do belki. Bo tutaj jakby jest ta paralelność dwóch elementów. Przede wszystkim ściętych brył. One jakby figurują koncepcję perspektywy odwróconej, którą zaczerpnąłem z ikony. I drugiej rzeczy to jest ta bryła, którą nie da się zobaczyć od razu, bo te ścięte bryły zmuszają też odbiorcę do poszukiwania całości. Taka stacja, obnażenie z szat, albo inaczej, wejście do tłoczni. Dla mnie jest to dać się zmielić.
To jest forma pewnego też wizerunku Chrystusa, który przychodzi z Edomu, z takiego miejsca bardzo, z miejsca nieprzyjaciół. Przychodzi i jedyną rzeczą, którą może zrobić, to dać się zmielić dla innych, wejść do tłoczni. To jest spotkanie, gdybyśmy określili to w takiej formie spotkania czy stacji drogi krzyżowej, to jest ósma stacja. Nie płaczcie nade mną, tylko nad waszymi dziećmi. I ona bardzo mocno pokazuje mi, figuruje mi problem, który jest ogromnym cierpieniem człowieka. Że człowiek jest w stanie zabijać bez świadomości już, że tak dużo dzieci jest nienarodzonych, że te dzieci nie mają prawa do życia. I powiedział papież, papież Jan Paweł II, że on, kiedy przyszły te kobiety zgwałcone w Sarajewie do niego, że on rozumie ich cierpienie, ale on walczy o życie. On walczy o życie, że każdy prawo ma do życia. I jest ta sytuacja, kiedy Jezus jest jak płód poroniony też. Nagi, bezbronny. To jest moje spotkanie z tą stacją. Kolejna stacja drogi, albo przytulić się do czaszki, do śmierci. Każdy z nas ma to doświadczenie odchodzenia najbliższych. Przytulić się do śmierci. Zobaczyć swoją nicość, że tak naprawdę to, co powiedział Tarkowski, że dopiero śmierć rodzi nieśmiertelność, że my musimy najpierw wejść w śmierć, żeby być nieśmiertelni. To jest to wydarzenie, w którym bierzemy coś na nasze poorane ciało. Jest pewien tutaj taki problem, że rzeczywiście ja walczę z tym krzyżem. Ten krzyż jakby nieustannie nas popycha do działania. Ale jesteśmy do niego przywiązani, wręcz przybici. Stacja, w której też upadku, że krzyż jest podporą w upadku. Tabelka, która wygląda jak troszeczkę jak wieszak, która wygląda jak tyczka, ona pokazuje, że my mamy cały czas pewien oścień, pewien też trudność i musimy balansować. I rzeczywiście coś, co nas teoretycznie niszczy, może być pomocą. Bo trzeba odróżnić krzyż od też grzechu, w jakim jesteśmy, ale krzyż jest naszą pomocą. Może być rzeczywiście oparciem. Może tego nie widać czasami. Spotkanie z matką. No, konkretna stacja, bo któż z mężczyzn nie ma doświadczenia spotkania z matką. I tutaj jest taka sytuacja, że to spotkanie z matką jest tak naprawdę spotkaniem z macicą, z wnętrzem,
bo trzeba wejść do macicy. Nikodem chciał wejść i rozumiał w ten sposób przestrzeń jakby odrodzenia się na nowo, ale o co chodzi? Że istota jest zawsze wewnątrz. Myślę, że każda z tych stacji jest opowieścią o mnie też. Bo też to, że potrafimy zamknąć się na tyle, że jeżeli nie będzie kogoś do pomocy, jeżeli nie poddamy się pewnej pomocy, to jedyną rzeczą, która będzie w nas, to potężne cierpienie, którego nie będziemy w stanie znieść. Troszeczkę to wygląda jak skrzynka z dominem, ale może tak to właśnie wygląda. Ukrzyżowanie albo inaczej eutanazja. Problem jest taki, że dzisiaj te rurki, które nas stymulują, które wprowadzają pewien rodzaj też cyborgizacji i tego, że dzisiaj możemy mieć ciało, które częściowo jest mechaniczne, zbudowane z form automatyki. Ale to właśnie co tutaj wygląda, czym tak jest tak naprawdę ten rodzaj sond i wenflonów, że te wenflony mogą ratować i zabierać życie. Wschodzenie. Składamy się do wyjścia. Każdy fragment jest oddzielny. Trzeba wyruszyć. To jest ważne, żeby wyruszyć. I żebym to ja sam w zaciszu po ciemku te przede mną, za mną obok nogi przeganiają ten stuk od butów, to dudnienie w metro szatelet. Często artysta mówi, że on poszukuje. Uczeni wschodu mówią tak, że jeżeli poszukuje, to niech zamknie się w jakimś kamerliku i jak już poszuka, to niech wyjdzie na zewnątrz i powie to, co znalazł. Bo tak naprawdę sztuka nie jest poszukiwaniem, ale sztuka jest odkrywaniem. Ale czego? To jest to pytanie, czego? Sztuka jest odkrywaniem prawdziwego piękna. Sztuka już jest. Ją tylko wystarczy odkryć. I to jest problem może dzisiaj, że tak wielu artystów chce stworzyć nowe byty. Chce być kreatorami stworzenia, jakby zapominając, że stworzyć to znaczy zrobić coś z niczego. I gdzie ja się zabłąkałem? Kim jest artysta? Artysta jest twórcą, którego zadaniem jest to, przygotować człowieka do śmierci. Eurydyce. Schodzenie. Ciągłe schodzenie. Ciągle w dół. Ciągle w dół schodzenie.